Nasz wyjazd był trochę szalony. To w ogóle szalony rok dla nas bardzo, bo mieliśmy ślub w czerwcu, tak? W czerwcu. W marcu, dwa miesiące wcześniej, dostałam pracę w Uniwersytecie w Uppsali, w Szwecji. Więc wzięliśmy ślub w czerwcu, w lipcu pojechaliśmy na wakacje, a w sierpniu byliśmy już w Szwecji. Tak, i w ogóle to było ciekawe, bo ja tak naprawdę w ogóle nie chciałem wyjeżdżać. A w szczególności nie wyjeżdżę do Szwecji. Szwecja mi się zawsze kojarzyła z niedźwiedziami polarnymi na ulicach i że jest ciemno i zimno. Wyjechaliśmy na początku na 2 lata. No i tak przez te 9 lat z roku na rok mówiliśmy, że wracamy za 2 lata. Aż do właśnie momentu, kiedy stwierdziliśmy, no dobra, no to trzeba podjąć decyzję. Myślę, że co było ciekawe, to to, że założyliśmy dom tam, w pewien sposób biorąc ze sobą korzenie z Polski, natomiast sadząc je w zupełnie innym miejscu, czyli mogliśmy jakby te nasze tradycje przenieść się na tamten grunt, ale z drugiej strony jakby będąc otoczeni przez zupełnie inną kulturę, już pomijając jakby aspekt religijny, czy tam powiedzmy kulturowy, to jakby no też ta pustka szwedzka, to, że jest ciemno, jakby są zupełnie inne tradycje na co dzień, to powodowało, że jakby ten nasz dom w pewien sposób się zmieniał też, jakby, bo my chcąc przenieść wszystko to, co mieliśmy w dzieciństwie na tamten grunt, okazało się, że jakby to nie jest do końca kompatybilne, więc musieliśmy się adaptować do tego wszystkiego i w pewien sposób ten nasz dom jest jakby taką, no nie chcę powiedzieć hybrydą, bo może to mieć negatywne skojarzenie, ale jest takim połączeniem tego, co wynieśliśmy z domu, a co zostaliśmy tam. I teraz wracając do Polski, jakby wracamy też właśnie poniekąd przynosząc tradycję ze Szwecji z kolei na nasz grunt i prawdopodobnie na zawsze już nasz dom zostanie taką trochę miksturą szwedzkiej kultury i polskiej kultury. To może to jest taki okrągły frazes, ale że inne nie znaczy gorsze. Że jest tak jak myśmy się nauczyli mnóstwo od Szwedów różnych rzeczy, które uważamy za cenne i które jest kompletnie inne od polskiego podejścia, ale uważamy to za bardzo, bardzo wartościowe. No właśnie, że są różne podejścia do życia, do wszelakich różnych spraw, że są inne, to znaczy, że nie są gorsze. I dalej ciągnąc tą myśl, że też nie wszystkie rzeczy trzeba kategoryzować na lepsze i gorsze, są po prostu inne.